Fiat 126P ma już 50 lat. Dokładnie 6 czerwca 1973 roku w bielskiej fabryce samochodów małolitrażowych został zmontowany z włoskich części pierwszy Fiat 126P. To autko zmotoryzowało całą Polskę i stało się kultowym symbolem PRL-u. W październiku 1972 roku model 126 został zaprezentowany w salonie samochodowym w Turynie a kilka dni później miał swoją premierę na Warszawskim Placu Defilat. W plebiscycie na samochód roku zajął nawet wtedy szóste miejsce, co świadczyło o jego ogromnej popularności. Co trzeci maluch, który powstawał w Polsce, był eksportowany za granicę. W sumie trafił on do 24 krajów świata. Oprócz krajów europejskich, jak Włochy, Francja czy Grecja, pojechał między innymi do Australii, Nowej Zelandii czy Chile. A jak wy wspominacie legendarnego malucha?